We wtorkowe przedpołudnie obradowała Rada Powiatu. Radni wysłuchali sprawozdania starosty z działalności zarządu powiatu i przyjęli informacje o działaniach nadzoru wodnego w powiecie tczewskim. Głosowali nad uchwałami dotyczącymi petycji mieszkańców Dalwina i korekcie tegorocznego budżetu. Piątą sesję obecnej kadencji Rady Powiatu prowadził przewodniczący Rady Krzysztof Korda. Po zatwierdzeniu porządku obrad starosta tczewski Mirosław Augustyn złożył sprawozdanie z działalności za okres minionych 2 miesięcy zarządu powiatu i poszczególnych wydziałów starostwa. Po odczytaniu raportu starosta odpowiadał na pytania radnych Stanisława Smolińskiego i Witolda Sosnowskiego. Mówił m.in. o przebiegu modernizacji wiaduktu w ulicy 30 stycznia w Tczewie i dodatkowych kosztach tej inwestycji. Przewodniczący Rady poinformował o bieżących wnioskach i interpelacjach złożonych przez radnych. Wiceprzewodniczący Jerzy Olejnik podsumował pierwsze półrocze w kontekście wniosków i interpelacji. Radni przyjęli informację roczną kierowników nadzoru wodnego z działań podejmowanych na terenie powiatu tczewskiego. Do dyspozycji Rady był przedstawiciel nadzoru wodnego w Tczewie, Edward Wierzbicki. Odpowiadał na pytania o koszenie wałów i brzegów rzek, o drogę przy jeziorze Rokickim, także o urządzenia hydrotechniczne, takie jak pompownie, znajdujące się nad Wisłą na nizinie Walichnowskiej. W części sesji poświęconej głosowaniom nad uchwałami najpierw Rada zajęła się petycją złożoną do starostwa przez mieszkańców Dalwina, którzy zgłosili potrzebę wybudowania ciągu pieszo-rowerowego, podając 2 warianty tej inwestycji. Zgłosili też potrzebę wprowadzenia oznakowań przejść dla pieszych i montażu lustra przy drodze powiatowej. O rozpatrzeniu petycji mówiła przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Ligmanowska. W ocenie radcy prawnego propozycje zawarte w piśmie od mieszkańców Dalwina wskazują, że nie ma ono charakteru petycji, a wniosku, jaki został przekazany do zarządu powiatu. Rada jednogłośnie głosowała za zastosowaniem takiej procedury. Rada jednogłośnie zagłosowała również za zmianą w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym roku. Radni uchwalili także korektę tegorocznego budżetu. Uchwała m.in. zabezpiecza środki na regulacje płacowe, czyli podwyżki, dla pracowników starostwa i jednostek powiatu tczewskiego. W części poświęconej wnioskom i interpelacjom powróciła sprawa związana z nieprawidłowościami finansowymi, jakie wykryto po kontroli w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie. Głos na ten temat zabrała radna Grażyna Antczak. W przypadku Zespołu Szkół Ekonomicznych radni nie otrzymali protokołu ani wniosków końcowych z kontroli. Co więcej, wyniki z tej kontroli nie zostały umieszczone na stronie BIP-u Starostwa Powiatowego. Szanowni Państwo, na początku lipca przysłano na mój domowy adres protokół z kontroli w Zespole Szkół Ekonomicznych z licznymi pytaniami i prośbą, aby radni nie dopuścili się do zamiecenia afery pod przysłowiowy dywan i aby winni zostali ukarani. Nie dziwię, po przeczytaniu tego protokołu nie dziwię się, że pan starosta nie udostępnił nam, radnym, chociażby wniosków końcowych kontroli. Zdaniem prawników miał taki obowiązek. Skandal to bardzo delikatne słowo określające to, co się działo w latach 2019-2023 w Zespole Szkół Ekonomicznych z publicznymi pieniędzmi. W interpelacji radna Antczak zadała kilka pytań dotyczących afery w Ekonomiku. Podkreślała brak oficjalnych informacji i przedstawienia publicznego samych wniosków po kontroli. Pytała również, czy nieprawidłowości trwały blisko 5 lat. W tej części sesji głos zabierali także Jerzy Studeny i Dariusz Godlewski, popierający inicjatywę radnej, a starosta odpowiedział na zarzuty radnej Antczak. O tej sprawie wie i społeczność szkoły. Zespół Szkół Ekonomicznych, Rada Pedagogiczna, a zarząd, jak tylko powziął taką informację po kontroli w Zespole Szkół Ekonomicznych, wysłał zawiadomienie do Państwowej Inspekcji Pracy, do Regionalnej Izby Obrachunkowej i do prokuratury. Także nie mam tutaj mowy o żadnym zamiataniu pod dywan czy czymkolwiek. Dlaczego nie ma tego? BIP-ie tam są dane wrażliwe. Nie ma możliwości, żeby nazwiska, które są tam wymienione, były ujawnione na BIP-ie. Także to nie jest niechęć i robienie z tego jakiejkolwiek tajemnicy, natomiast zgodnie z prawem nie możemy tych danych osobowych przekazywać. Można w tym
chociażby w wnioskach końcowych ominąć dane wrażliwe bez żadnego problemu. Bez żadnego problemu, panie starosto. Ja tutaj nie chcę mówić o tych wszystkich rzeczach, które tam się działy, ponieważ ja nie mam do tego prawa. To pan starosta ma taki obowiązek i prawo zapoznać, jakiej wysokości były nagrody dla niektórych pracowników. Powiem tylko jedną kwotę, 50 tysięcy rocznie, 46 tysięcy rocznie. To są tylko drobne szczegóły z tego całego protokołu. Czy uważacie państwo, że coś więcej można było zrobić, jak złożyć zawiadomienie do Państwowej Inspekcji Pracy, do Regionalnej Izby Obrachunkowej, do prokuratury? Jeszcze jest jakaś możliwość zrobienia czegoś więcej? Bo ja uważam, że nie. Zresztą wszystkie decyzje są konsultowane z radcami prawnymi i na podstawie tych rozmów jest tak, jak jest. Sprawa w prokuraturze jeszcze się nie zakończyła, także czekamy na wyniki z prokuratury i na pewno się wszyscy państwo o tych wynikach dowiecie.